Chciałbym to rozważanie rozpocząć y, otwierając Ewangelię Łukasza na rozdziale dziewiątym i tutaj y, od wersetu 43 czytamy taką, taką scenę. Zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga, lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił, on rzekł do uczniów swoich na kłącie uszu swoich do tych słów. Na kącie uszu do tych słów: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Kropka. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, tak że nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Wiemy, że Jezus wielokrotnie zapowiadał swoim uczniom, że będzie musiał Ponieść śmierć, że będzie odrzucony przez swój własny naród, że będzie poniżony. Ale to jest ciekawe, że tak jak uczniowie nie mieli problemu z tym, żeby przyjąć to, że Jezus jest Mesjaszem, tak już mieli wielki problem, żeby przyjąć to, jaka ma być misja Mesjasza. I kiedy po raz kolejny Jezus starał się im przekazać tą bardzo ważną rzecz, to czytamy, że oni no, po pierwsze nie rozumieli, ale oni wielu rzeczy nie rozumieli, prawda? My też wielu rzeczy nie rozumiemy. Ale y, pa, pamiętamy, że czasami, kiedy na przykład w Ewangelii Mateusza w XIII rozdziale oni nie potrafili y, zrozumieć pewnych przypowieści, które Jezus mówił, to co robili? Szli do Jezusa i się pytali, prawda? I Jezus im tłumaczył cierpliwie, y, wyjaśniał. Natomiast tutaj nie rozumieli i co się dzieje? I boją się go pytać, prawda? I boją się go pytać. Bali się go pytać o znaczenie tego, tego słowa. Co wydawało im się takie tajemnicze, takie, takie byśmy powiedzieli, jakiś takich, widzieli tam jakieś czarne odcienie, prawda? I woleli nie drążyć tematu. No właśnie, I przez to, że nie drążyli tematu, no to wiemy, że musieli przeżyć bardzo gorzkie rozczarowanie w swoim, w swoim ży życiu. No właśnie, i czy są jakieś tematy, których wolimy nie drążyć? Wolimy nie dotykać, boimy się pytać, boimy się studiować Biblię pod tym kątem, boimy modlić się w tym temacie, bo a nóż. A nuż coś się zmieni, prawda? A nóż coś się zmieni. A nóż będziemy musieli zmienić trochę nasze podejście. Czy może być tak, że pewnych tematów wolimy nie dotykać, nie drążyć, bo no bo, no bo będziemy musieli coś zmienić? Pamiętacie ja znaczy kto był to pamięta kiedy ostatnio nie tak dawno miałem okazję mieć tutaj rozważanie na ostatnią sobotę tamtego roku to pamiętacie że tak trochę zastanawialiśmy się nad tym że może być tak może być tak że odcinamy się od pewnych Dobrych rzeczy, od rzeczy, które wypływają ze Słowa Bożego, przez to, że tylko inni gdzieś tam również je mają. Ja dałem też taki przykład, że w chrześcijaństwie swego czasu nawet tak było: prawda, że, że, że chrześcijanie w pierwszych wiekach, kiedy doświadczali różnych przykrych rzeczy ze strony Żydów, przywódców żydowskich. No to później to chrześcijaństwo od, od żydowstwa, tak jakby zaczęło się coraz bardziej od, oddalać, coraz większe antypatie między tymi dwoma stronami zaczęły rosnąć, no ale wiemy, że w pierwszych wiekach właśnie też chrześcijanie doszli do tego wniosku, że okej okay, odcinamy się od tego wszystkiego, co, co żydowskie, no i przy okazji wylali dziecko z kąpielą, bo odrzucili szabat, o. o o którym Bóg bardzo wyraźnie mówił. Prawda? I zadałem to ważne pytanie, że, że, że czy, czy może tak być, że dzisiaj też pewnych rzeczy właśnie, e, że, że grozi nam odrzucenie pewnych rzeczy, ponieważ widzimy to u innych. Albo właśnie tak jak tutaj, że boimy się dotykać pewnych rzeczy, boimy się drążyć pewnych te, te, tematów, e, ponieważ no właśnie to nie mieści nam się gdzieś w, w naszych przyjętych do tej pory koncepcjach. I, i i ja wtedy też zadałem takie pytanie, które jeszcze raz zadam, bo nie wszyscy byli, tak? Ale ilu z nas modli się o dary Ducha Świętego? Ilu z nas modli się o dary Ducha Świętego? I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj sobie ten temat trochę bardziej rozszerzyli. 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset. Ja wtedy powiedziałem też coś takiego, że, że przez to, że widzimy w zwiedzionym chrześcijaństwie różne manifestacje darów duchowych i tak dalej, to jakby nieraz zachowujemy taką daleko idącą ostrożność i mówimy, nie chcemy jakby za bardzo właśnie drążyć tego tematu, nie chcemy za bardzo dotykać tego tematu, bo no właśnie bo widzimy w zwiedzionym chrześcijaństwie coś takiego. No i trzeba powiedzieć sobie, owszem, w zwiedzionym chrześcijaństwie są takie rzeczy, różne dary nadprzyrodzone się manifestują, ale czy to jest powód do tego, żeby jakby przekreślać tą naukę, i ja zdaję sobie sprawę, że adwentyści gdzieś są w takim zawieszeniu. Także z jednej strony yy, nie chcemy być jak takie nominalne kościoły, które tak, są takie suche, skostniałe. Niedawno mieliśmy 10 dni modlitwy, prawda? Te, te 10 dni modlitwy właśnie nawiązuje do tego, żeby modlić się o Ducha Świętego, o ożywienie. Te hasła ożywienie i reformacja, one są bardzo, bardzo żywe w naszym kościele. I, I właśnie i z jednej strony wzywamy do tego, tak modlimy się o to, szukamy tego, natomiast wydaje mi się, że, że ten temat darów Ducha Świętego gdzieś tak jest e, przez to, że gdzieś tam się dzieją te i, i inne rzeczy przez nas e, unikane. Wiecie, ja tak generalnie też sobie myślę, że gdyby nam przyszło żyć Albo nie, albo może inaczej. Siostra, nasza kochana siostra Ellen White. Wyobraźcie sobie, że na naszych spotkaniach modlitewnych dostaje widzenie. Nie przestraszylibyście się? Nie przestraszylibyście się, że to od diabła? Gdyby dzisiaj jakaś siostra albo brat miał widzenie na spotkaniu modlitewnym, nie przestraszylibyście się. Wydaje mi się, że to, wiecie, bo jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, tak? Jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni. nasze spotkania modlitewne wyglądają tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy, nasze, nabozie, na, nasze nabożeństwa wyglądają tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy, ale sobie myślę, że gdybyśmy cofnęli się do tych nabożeństw pierwszych adwentystów i siostra Ellen White by miała widzenie, to byśmy się czuli zaniepokojeni. I tak się czuli też często ludzie, którzy gdzieś tego... Um, Gdzieś, gdzieś przy tym byli. No właśnie, i czy, czy to, czy, czy nie wylewamy czasami dziecka z kąpielą? Przez to, że przyzwyczailiśmy się do jakichś takich, jak to chrześcijaństwo ma wyglądać, jak ma się objawiać. Apostoł Paweł właśnie w 14 rozdziale i pierwszym wersecie napisał, Dążcie do miłości, prawda? Do tego wezwał przede wszystkim. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Czyli zwróćcie uwagę, i to nie jest jakby jedyny werset w tym temacie, który apostoł Paweł napisał, prawda? Starajcie się usilnie. On nawet nie mówi tam, starajcie się trochę, ale on mówi: Starajcie się usilnie o dary duchowe. Zatem dlaczego tak mało z nas stara się o dary duchowe? On dalej mówi, żeby, a najbardziej o to, aby prorokować. No właśnie, więc pozwólcie, że dzisiejsze to studium poświęcimy trochę właśnie tym, temu biblijnemu nauczaniu o darach duchowych I, ch i chciałbym na samym początku przeczytać cztery spisy w listach apostoła, apostoła Pawła darów duchowych. Pierwszy taki spis możemy w tym samym liście znaleźć w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian i tutaj czytamy od wersetu siódmego takie oto słowa Paweł pisał. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego Ducha, mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu. Wydaje się, że wiarę powinni mieć wszyscy, ale zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł wymienia dar wiary, taki, taki szczególny dar wiary, jako dar Ducha Świętego. Dalej jest powiedziane. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie, wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. W wersecie 29, tego, 28 tego samego rozdziału czytamy jakby o kolejnym takim spisie darów duchowych. Paweł pisał, Bóg stanowił w kościele najpierw apostołów, jest dar apostolstwa, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli. Prawda? Wierzę, że w naszym tutaj zboże prawda, są ludzie obdarzeni darem nauczycielstwa, następnie moc czynienia cudów potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, prawda? Ktoś ma coś takiego, że nie może przejść obojętnie, kiedy widzi, że ktoś potrzebuje pomocy. Dar niesienia pomocy, kierowania. Są ludzie, którzy mają świetny zmysł organizacyjny, są dob dobrymi kierownikami, organizatorami, prawda? To też jest dar Ducha Świętego. Jest dalej różne języki. W kolejny spis darów duchowych, na razie sobie je tylko tak przeczytamy, 12 rozdział listu do Rzymian. Też 12 rozdział, więc łatwo zapamiętać. I tutaj od piątego wersetu apostoł Paweł tak pisał: Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, prawda, czyli dar posługiwania właśnie. Dalej jest powiedziane, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, zwróćcie uwagę, że jest nawet szczególny dar Ducha Świętego, napominanie. Wiemy, że ktoś może tak napomnieć, że ci się wszystkiego odechciewa. Prawda? Do napominania, jeżeli widzisz, że twój brat grzechy, grzeszy albo siostra, to, to jest, wiecie, myślę, że to jest szczególny moment, kiedy powinieneś modlić się do, o dar napominania, żebyś ty wiedział, jak napomnieć tę osobę. Żeby, żeby mogła być uzdrowiona, żeby mogła być zbawiona. Dalej, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości jest też szczególny dar obdarowywania. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, nawet dar miłosierdzia, niech to czyni z radością. I ostatni ten spis, na który chciałbym się powołać, znajduje się w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale i tutaj w wersecie jedenastym. List do Efezjan 4,11. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, prawda, jest dar niesienia Ewangelii, innych pasterzami i nauczycielami. Zatem, szereg różnych darów duchowych, można by sobie zadać pytanie: czy to jest zamknięty spis darów duchowych, te, te dary, które apostoł Paweł wymienił w swoich listach. Wydaje się, że nie, bo kiedy byśmy czytali generalnie Pismo Święte, to można zobaczyć, że poszczególne, gdzieś tam pojedyncze dary są wymieniane gdzieś tam między wierszami. Nawet kiedy była budowana świątynia, to wiemy, że był Oholiab i jeszcze jego przyjaciel, którego imienia zapomniałem, którzy dostali dar Ducha Świętego w taki sposób, że mieli wszelką umiejętność, zręczność do tego, żeby, żeby budować właśnie świątynię. Kiedy nawet czytamy ten pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy, pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy, to tutaj też między wierszami można napotkać na, na, jeden, na jeden dar od piątego wersetu. Pozwólcie, że przeczytamy, bo to też jest takie ciekawe. W piątym wersecie jest powiedziane, kontekst jest. Apostol Paweł y, naucza, jak ma to w, o małżeństwie, może tak najprościej. Apostoł Paweł w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian naucza o małżeństwie. I tutaj napisał, nie strąćcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Zatem jeżeli chodzi o małżeństwo, to Paweł daje do zrozumienia, że seks powinien być w miarę często, prawda? W miarę często. Dalej napisał, to co mówię jest zaleceniem, a nie rozkazem a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. Czyli zwróćcie uwagę, że no, apostoł Paweł yy, żył w celibacie i on nazywa swój celibat darem łaski, prawda? Bo on napisał, wolałbym, żeby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Yy, I to jest bardzo ciekawe, tak? Jest nawet dar celibatu, czyli pamiętajcie, nikogo na siłę w małżeństwo nie wolno pchać, prawda? Nikogo na siłę w małżeństwo nie wolno pchać. Bo czasami to nie jest, czasami to nie jest dobre. W każdym razie, czyli można zobaczyć, że darów Ducha Świętego jest zdecydowanie więcej. Prawda? Darów Ducha Świętego jest zdecydowanie więcej i powinniśmy mieć to na uwadze nie ograniczać tego do, tego do tych spisów, które gdzieś tam w tych czterech miejscach najobszerniej apostoł Paweł wymienia. Ale takie kolejne pytanie, nad którym chciałbym się z Wami zatrzymać, to czy jest jakiś dar Ducha Świętego, który jest nie wiem, powszechny, który powinien być udziałem wszystkich wierzących? że to nas powinno tak łączyć, prawda? Wiemy, że są różne właśnie ruchy w chrześcijaństwie, które mówią, że jeżeli nie masz tego konkretnego daru, to znaczy, że ty nie przeżyłeś swojego nowonarodzenia, że swoją twoją duchowością jest coś nie tak. No ale to tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi takie słowa, to z jego duchowością jest coś nie tak, bo kiedy czytamy właśnie ten pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, to apostoł Paweł tam zadaje szereg retorycznych pytań. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tutaj werset 29 i 30. On napisał, czy wszyscy są apostołami? No, nie wszyscy są apostołami, tak? Czy wszyscy prorokami? Absolutnie nie. Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? No, na każde to pytanie należy odpowiedzieć: nie. Nie ma czegoś takiego jak powszechny dar Ducha Świętego, który by łączył wszystkich wierzących. Darów Ducha Świętego jest wiele i każdy wierzący coś otrzymał od Boga. Można tutaj powołać się też na tą przypowieść, którą powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza o talentach. Że gospodarz zostawił, dał jednemu cudze pięć talentów, nie, pięć? Pięć. Drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdy, każdy otrzymał. Każdy trochę, może trochę inną miarę, ale każdy coś otrzymał. I można zobaczyć, że jakby Bóg. Oczekuje od nas na podstawie tej przypowieści, że będziemy gospodarować tymi talentami, tymi darami, które Bóg w nas zainwestował. No właśnie, czyli każdy coś otrzymał, ale nie wszyscy otrzymali to samo od Boga. Jednak to, co powinno nas wszystkich łączyć, to też chciałbym, żeby to wśród nas wybrzmiało, bo z jednej strony Biblia mówi o darach Ducha Świętego, Liczba mnoga, a z drugiej strony Biblia mówi o owocu Ducha Świętego, prawda? I tutaj, kiedy mówi o owocu Ducha Świętego, to pada liczba pojedyncza. I owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Czyli można by powiedzieć ten, to, podobieństwo, to podobieństwo do Jezusa, ten charakter Chrystusa w nas. Tak? To jest owoc Ducha Świętego i w każdym wierzącym owoc Ducha Świętego powinien objawiać się. Jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego, jeden może mieć dar usługiwania, drugi może mieć dar obdarowywania, trzeci dar, dar kierowania, wiele różnych darów. Natomiast... Jeżeli chodzi o owoc Ducha Świętego, nie ma tak, że jeden ma cierpliwość, drugi jest spokojny, prawda, ma pokój, drugi jest dobry, trzeci jest wierny, prawda? Nie, nie. jeżeli chodzi o owoc Ducha Świętego, to każdy z nas, to, to w każdym z nas, którzy przyjęliśmy Ducha Świętego, powinien objawiać się w pełni. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że Paweł mówi: owoc, tak, liczba pojedyncza, a później wymienia szereg, szereg cech. Charakteru. No właśnie. Czyli, czyli to, nas powinno, to nas powinno łączyć. I nawet kiedy czytamy ten pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, to po tym szeregu retorycznych pytań. W 31 wersecie właśnie Paweł znowu wzywa, tak? Starajcie się usilnie o większe dary łaski a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I zaczyna hymn o miłości. I pozwólcie, że przeczytam jeszcze trzy pierwsze wersety z tego hymnu o miłości, bo on napisał choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Zwróćcie uwagę, on tutaj wymienia dary, prawda? Dary Ducha Świętego. Mówi, mówienie językami, y, mówi dar prorokowania, y, dar wiedzy, y, dar wiary, y, ale mówi, a miłości bym nie miał, był, byłbym niczym. Trzeci werset: choćbym miał, choćbym rozdał całe mienie swoje dar obdarowywania, prawda? Choćbym ciało swoje wydał na spalenie, dar męczeństwa, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. No właśnie posiadanie darów duchowych, posiadanie darów duchowych jeszcze nie oznacza, że Twoje chrześcijaństwo jest w porządku. Tak to jeszcze nie oznacza, że ono jest w porządku, i apostoł Paweł daje do zrozumienia, że dary duchowe mają sens, mają jakąś wartość. Jeżeli są używane w miłości. Bo bez miłości to wszystko, to wszystko nie ma żadnej wartości, jest, jest, bez, jest bez znaczenia. E, dlatego w czternastym rozdziale i pier, pierwszym wersacie on na samym początku mówi dążcie do miłości, prawda? Dążcie do miłości. To powinno być to najważniejsze, ale też wzywa, starajcie się usilnie o dary duchowe. No właśnie i chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie. Może ktoś z was zwrócił na to uwagę, bo apostoł Paweł wymienia w tych czterech spisach darów duchowych właśnie różne, różne dary, ale tylko jeden dar powtarza się w każdym spisie. Zwróciliście uwagę, jaki dar pojawia się w każdym spisie tych darów duchowych? Prorokowanie. O właśnie, dziękuję, siostro. Prorokowanie. Dar proroctwa po pojawia się za każdym razem, i dlatego zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł mówi, starajcie się w tym pierwszym wersecie 14 rozdziału, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. No właśnie i tutaj można by sobie zadać jeszcze bardziej konkretne pytanie. Skoro apostoł Paweł powiedział, żeby najbardziej modlić się o dar prorokowania, najbardziej starać się o dar prorokowania. To czemu za bardzo nie staramy się o dar prorokowania? Czemu usilnie nie modlimy się o dar prorokowania? Wiecie, ja jestem przekonany, jestem przekonany, że siostra White nie była ostatnim prorokiem na tym świecie. Jestem głęboko przekonany, ponieważ kiedy czytamy Księgę Joela, rozdział trzeci, i Joel mówi o. W czasach końca mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa, o dniu Pana, to On mówi, że wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, wasi starcy będą mieć sny. Być może już nigdy nie będzie takiego proroka, który będzie na cały kościół, ale być może, ale być może da, dar proroctwa kiedy wiecie ten kryzys, kiedy ten konflikt będzie się coraz bardziej na, naostrzał, dar prorostwa będzie objawiał się może w waszym zbożu, prawda? Może w jakiejś grupce. I to może znowu będzie nas wytrącać z pewnych naszych przyzwyczajonych schematów, do których, do których prze, przez lata właśnie przywykliśmy. I apostoł Paweł, kiedy pisał 12 13 14 rozdział, to wiemy generalnie, że pierwszy list do Koryntian, on był odpowiedzią na list, który dostał apostoł Paweł od Chloe. Czytamy, czytamy w, w pierwszym rozdziale w tego listu, że um, że dostał pewną wiadomość od Chloe, która była członkinią zboru w Koryncie. W Koryncie zaczęły dziać się niefajne rzeczy, i ona w trosce napisała do apostoła Pawła: Napisz coś do nas, no nie, Zare, zareaguj. I mu szkoda, że nie mamy tego listu Chloe do apostoła Pawła, bo on by mógł wiele wnieść w to nasze studium. Nie wiemy, ale, ale wiecie, kiedy dwunasty rozdział apostoł Paweł zaczyna, kiedy zaczyna ten wątek o darach Ducha Świętego, no to widać, że on się do czegoś odnosi, tak? bo on napisał, a co do darów duchowych, bracia nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Tak, czyli i, i kilka razy właśnie coś takiego pojawia się w listach tutaj w, w tym pierwszym liście do, do Koryntian, tak? że apostoł Paweł widać, że on się do czegoś odnosi. Jakiś problem mu został zakomunikowany i on się do tego odnosi. I wiemy, jak się czyta, jak się czyta ten 12, 13-14 rozdział, gdzie apostoł Paweł no, tak najbardziej wyczerpująco omawia temat darów duchowych, to można zobaczyć, że w Koryncie był jeden problem, były pewne nadużycia, jeżeli chodzi o dary duchowe, dary duchowe nie były właśnie właściwie wykorzystywane we właściwy sposób, on stawia pewne ograniczenia, w jaki sposób korzystać, przynajmniej z niektórych darów duchowych. I w Koryncie objawiał się dar mówienia no, niezrozumiałymi językami, prawda? Wiemy, że to, co Biblia mówi w dziejach apostolskich, kiedy dar języków objawił się, to, to było, żeby nieść Ewangelię, prawda? To, żeby, to było to, żeby nieść Ewangelię. Natomiast w czternastym rozdziale, no zwróćcie uwagę w drugim, trzecim i kolejnych wersetach, co apostoł Paweł napisał, bo kto językami mówi nie dla ludzi, mówi lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Nikt go nie rozumie, prawda? Yy, czyli tam objawiało się coś, yy, co nie do końca było tym, co objawiało się w dziejach apostolskich w drugim rozdziale. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i, no, i napomnieniu i pocieszeniu. Tak? Kto prorokuje? Kto językami mówi siebie tylko buduje. <grywa> Czyli można zobaczyć, że tam się coś innego objawiało niż w dziejach apostolskich w drugim rozdziale. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Bo właśnie apostoł Paweł da, takiemu darowi mówienia językami zupełnie niezrozumiałymi, których nikt, nikt totalnie nie rozumie, on stawia bardzo wyraźne granice. I wiecie, i do czego apostoł Paweł ich zachęca? Bo gdy czytamy dwunasty werset tego rozdziału, to czytamy: Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha. No apostoł Paweł ich nie gani za to, że zabiegają o dary ducha. Usilnie zabiegają o dary ducha. On wręcz ich jakby pochwala. Ale teraz ich jakby ukierunkowuje w tych dalszych słowach. Starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania ich. Prawda? Czyli starać się o te dary duchowe, które służą ku zbudowaniu zboru. A jeżeli ktoś mówi totalnie niezrozumiałymi językami, w czwartym wersecie właśnie Paweł napisał: kto językami mówi siebie tylko buduje. Ja, apostoł Paweł nie zachęca do tego, żeby starać się o dary duchowe, które Służą tylko Tobie, ale On mówi, jeżeli ktoś, jeżeli staracie się o dary duchowe, to macie się starać o te, które służą ku zbudowaniu Kościoła, ku, które służą ku zbudowaniu Królestwa Bożego. I generalnie on na początku jest bardzo, byśmy powiedzieli, taki dyplomatyczny, ale później w 14-15 wersecie on powiedział, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, Duch Mój się modli, ale rozum Mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Czyli no właśnie Paweł mówi i mój duch będzie zaangażowany i mój rozum będzie zaangażowany. Prawda? No właśnie i kiedy byśmy wrócili jeszcze do tego 12 rozdziału i tutaj werset 7, on jest też tutaj kluczowy, bo zwróćcie uwagę, on jakby definiuje dary duchowe, to on mówi, że w każdym różnie przejawia się duch. Ku wspólnemu pożytkowi. Czyli on daje do zrozumienia, kiedy Duch Święty manifestuje swoją obecno, obecność, to on to robi ku wspólnemu pożytkowi. I on jakby trzymając się tych słów, on daje im do myślenia, że to, co u Was się dzieje, że spotykacie się jakimiś totalnie niezrozumiałymi językami, mówicie, coś jest nie w porządku, tak? Coś jest nie w porządku. I wiecie, i nawet ten hymn o miłości, kiedy czytamy w tym kontekście, to zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł do, daje do zrozumienia, macie dar duchowy, to właśnie miłość powinna, to, 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 to on powinien być wykorzystywany w miłości. W miłości. A jeżeli ty mówisz niezrozumiałymi językami, które nikt nie potrafi powiedzieć amen na to, no to jaka to miłość, prawda? Jaka, jakie to, jaka to miłość do, do innych ludzi? E, no właśnie. Więc apostoł Paweł zachęca, o, zachęca do tego, żeby starać się o dary duchowe, które służą ku zbudowaniu. Zabiegajmy o te dary, które służą e, ku zbudowaniu kościoła. A najbardziej o to, aby co? Aby prorokować. Aż się zastanawiam. Ilu z was w najbliższym czasie będzie modlić się o dar proroctwa? <grywa> ale niech Bóg nas w tym prowadzi. Oczywiście, wiecie, Biblia też bardzo wyraźnie mówi, bo starać się możesz, tak? Starać się możesz, nawet jesteśmy wezwani do tego, żeby starać się o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować, ale musimy mieć zawsze na uwadze 12 rozdział 11 werset, gdzie Paweł napisał Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Czyli jakby, no, oczywiście do Boga, do Ducha Świętego ostatecznie należy decyzja, jakim darem obdarzyć się, drogi bracie i siostro. I takie pytanie na koniec. Czy wiesz, jaki masz dar duchowy? Czy wiesz, jaki masz dar duchowy? Co Bóg zainwestował w ciebie? Ja wiem, że to pytanie, kiedy być może nieraz pada sprawia, że czujemy może się jakoś tak niewygodnie i zastanawiamy się jakie ja mam duchowy dar. Czy mam w ogóle jakiś duchowy dar. To co sobie powiedzieliśmy? Bóg każdemu dał jakiś dar. Nie ma na śladowcy Jezusa, który, któremu nie zostałby dany jakiś dar Ducha Świętego. A jeżeli jesteśmy wezwani do tego, żeby rozwijać te dary, no to też dobrze wiedzieć, jakie te dary mamy, prawda? Żeby, żeby właśnie robić z nich właściwy użytek. Taka jedna bardzo praktyczna rzecz, która była mi bardzo bliska na początku mojej drogi, teraz wydaje mi się może trochę mniej, ale wiecie... Pamiętam, że na samym początku, kiedy tylko się nawróciłem, gdzie tylko się coś działo, ja chciałem spróbować tego, tego prawda? Chciałem spróbować tego, chciałem spróbować tego, tutaj się zaangażować, tu się zaangażować. I wiecie, i, 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 i kiedy raz, dwa, trzy razy się w coś zaangażowałem, widziałem: okej, okay, dobra, widzę, że tutaj Bóg mi jakoś tak trochę prowadzi, nawet mi się to podoba, chcę iść w tę stronę, tak? Natomiast jak jeden, dwa, trzy, cztery, cztery razy się w coś zaangażowałem i po prostu zobaczyłem, że totalna klapa, wiedziałem, okej, okay, dobra, to chyba nie jest mój kierunek, to nie jest moja mocna strona, to nie jest to, w co Bóg mnie gdzieś ob, 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 obdarowywał. Oczywiście z darami Ducha, Ducha Świętego może być tak, że, że wiecie, że to może być takie ziarno, które Bóg rzuca gdzieś na, na glebę naszego życia, naszej osoby. I to na początku jest ziarno, ale jeżeli ty to pielęgnujesz, rozwijasz, no to to rośnie, prawda? Rośnie, wydaje owoc. Dlatego no właśnie, dlatego jeżeli zastanawiasz się i nie wiesz, jaki masz dar Ducha Świętego, zachęcam cię do tego, żebyś spróbował. Trochę tego, trochę tego. Jak może nigdy lekcji nie prowadziłeś, może żebyś poprowadził lekcję. Jeżeli nigdy, nie wiem, nie modliłeś się publicznie, może żebyś się pomodlił Powiem Wam coś takiego. Na jednym obozie, takim misyjnym, na którym byłem, śpiewaliśmy sobie. śpiewaliśmy. Ktoś mnie zachęcił, to był podstęp, tak? Ktoś mnie zachęcił do tego, żebyśmy sobie zaśpiewali jakąś piosenkę w kuchni. Nie? Akurat gotowaliśmy obiad z tym, z tym chłopakiem, on był nasłany przez kogoś i żebyśmy sobie coś tam śpiewali. Nie? Ja nie jestem jakimś tam, wiecie, śpiewakiem czy coś. No, ale zacząłem tam śpiewać i, wiecie, i, i, to był taki, i to był taki podstęp, że jak oni coś tam podsłuchali, mówili: "Okej, okay, dobra, teraz na nabożeństwie zaśpiewasz. No, wiecie, dla mnie to było takie. A przecież ja nigdy nie śpiewałem publicznie. Tak, wiecie, no co, co jak to zaśpiewam. No nie. No, no ale, ale zaśpiewałem, tak zaśpiewałem, widziałem, że kilka serc było dotkniętych, więc Bogu byłem bardzo wdzięczny, stresowałem się niemiłosiernie, wiecie, ale później w różnych sytuacjach, no teraz nie, nie zdarza mi się śpiewać w zborach, ewentualnie na pogrzebach, które prowadzę, ale wiecie, nie mam takiego problemu, żeby dzisiaj... Yy, to, to też jest w ogóle bardzo ciekawe. Kiedy byłem w Podkowie Leśnej, Bóg po prostu dał mi takie pragnienie, żeby grać na gitarze, żeby nauczyć się grać na gitarze. Nie? Była taka sytuacja, że jeden chłopak grał właśnie tam na gitarze od nas z Ukrainy. Czasami do niego przychodziłem, żeby coś mi tam pokazał. I mu w pewnym momencie mówię: Wiesz, modlę się o, gi o gitarę, bo, bo też chciałbym się tak, właśnie chciałbym grać, śpiewać. A on mówi: Poważnie? Bo wiesz, bo ja modlę się. K bo chcę sobie kupić nową gitarę, komu dać tą gitarę? A ja mówię, pięknie! <grywa> to, to, no to i wiecie, i tak otrzymałem swoją pierwszą e, gitarę, i teraz wiecie, e, gdzieś to pielęgnowałem w swoim życiu. Ja mówię, ja nie jestem jakimś tam śpiewakiem, ale nie mam problemu, żeby wziąć moją gitarę, e, śpiewnik, e, pójść na, na ławkę, e, w, w, w z futera rozstawić, dać książki, zacząć grać, śpiewać. <grywa> Wiecie, ludzie tam biorą, książki rzucają czasami jakieś 5 zł. No ale no właśnie, tak, ale zaczęło się od czegoś takiego, spróbowałem. No nie spróbowałem. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyś, żebyś spróbował. Żebyś spróbował, bo może Bóg ci zasiał jakieś ziarno w tobie, ale przez to, że nigdy nie spróbowałeś, to nawet nie wiesz, że, że Bóg w coś w ciebie zainwestował. I i taka jeszcze historia. Usłyszałem ją od pewnego pastora na jednej konferencji w Podkowie Leśnej o pewnej naszej siostrze, to, to oczywiście gdzieś tam za oceanem, która... Po wysłuchaniu kazania na temat darów duchowych podeszła do pastora i mówi, pastorze, ale ja nie wiem, jaki mam dar Ducha Świętego. Jak, jak to mogę w końcu sprawdzić? No i ten pastor powiedział, no módl się, siostro, Bóg na pewno ci pokaże. No i ona modliła się przez tydzień usilnie właśnie, żeby Bóg pokazał, jaki ona ma dar Ducha Świętego. No ale przez tydzień nic się mi nie wydarzyło, więc przychodzi na następny tydzień i zadaje to samo pytanie, pastorze. Modliłam się, ale nie wiem nadal, jaki mam dar Ducha Świętego, no co mogę robić, nie? No i ten pastor się tak zastanawiał, zastanawiał, mówi, no a słuchaj, no, a co lubisz robić, co ci tak w miarę wychodzi? No i ona tak usłyszała to pytanie i tak wróciła do domu z tymi pytaniami, zaczęła się zastanowić i doszła do wniosku, że lubi piec chleb i w miarę jej to wychodzi lubi piec chleb i w miarę i to wychodzi. I wyobraźcie sobie, że zaraz miała później pomysł, ok, do sąsiedztwa wprowadziło się jakieś młode małżeństwo, więc z samego rana upiekła świeżutki bo bochenek chleba, zapukała do ich drzwi, była bardzo nieśmiała, więc powiedziała, dzień dobry, jestem sąsiadką, przyszłam tutaj dać, podzielić się chlebem, <laughs> prawda? Więc oni się bardzo ucieszyli, przyjęli do no ona, ponieważ nieśmiała, zaraz się odwróciła, poszła, na następny dzień to samo, samego rana puka z tym chlebem, prawda? Świeżutki, pachnący, oni znowu bardzo wdzięczni, dziękujemy. No i wiecie, i tak było przez szereg kolejnych dni, aż doszło do soboty, no i w sobotę ona nie przyszła. No z wiadomych względów, ponieważ przyjechała na nabożeństwo, i, i, i w niedzielę też z rana puka do nich, właśnie ze świeżym chlebem. I Dzień dobry, tutaj chlebek dla, dla Państwa, chciałem się podzielić. No a, a oni tak pytają się, a z a, czemu wczoraj Pani nie było? I wiecie, i, no i ona powiedziała, wiecie, ja jestem z adwentystką, ja w sobotę chodzę do kościoła na nabożeństwo, no oni tacy zdziwieni, w sobotę do kościoła na nabożeństwo, co to w ogóle jest? No ona, ponieważ też tak nie potrafiła im tego wszystkiego wytłumaczyć, powiedziała, ja mogę ewentualnie zaprosić pastora, żeby przyjść tutaj do Państwa, żeby on to wyjaśnił wszystko. No oni powiedzieli, dobrze, to my zaprosimy księdza. No i zaprosili księdza, ona zaprosiła pastora, spotykali się, mieli, mieli, mieli trochę spotkań i ostatecznie to małżeństwo się nawróciło i ten ksiądz się nawrócił. A wiecie, a wszystko zaczęło się od tego bochenka chleba, prawda? Wszystko zaczęło się od tego bochenka chleba. Można powiedzieć, no to jest, to jest duchowy dar. Yy, siostra White napisała, że w bochenku dobrze upieczonego chleba jest więcej religijności, pamiętacie, co dalej? Niż nie w jednym kazaniu. Dlatego już kończę. Yy, ale chciałbym Wam zostawić i położyć to, to na sercu. Tak, żeby usilnie starać się o dary Ducha Świętego. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, jeżeli będziesz obracał jednym darem, to wiecie, ten, który dobrze obracał jednym talentem, później Bóg do niego przychodzi i mówi: Dam ci jeszcze. Prawda? Jeżeli dobrze wykorzystujesz dar Ducha Świętego, który Bóg w siebie zainwestował. Możesz, wiecie, możesz zabiegać o jeszcze więcej, możesz być jeszcze bardziej skuteczny w dziele ch ch Chrystusa. Dlatego zabiegaj o dary Ducha Świętego. Zabiera, zabiegaj o dary Ducha Świętego. I, I to, że inni też to robią, to nie znaczy, że ty masz tego nie robić. Niech Duch Święty. Według swojej woli objawia się w zboże i niech te słowa, które właśnie napisał na samym początku do Koryntian, nie brak Wam żadnego daru łaski będą też naszym udziałem. Amen.